Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Anna Aleksandra Jakubik i będę mówić o tym, co napisałam przez swoje długie życie. Piszę od dawna, chociaż publikuję od niedawna, bo właściwie od 2008 roku, kiedy to ukazała się taka oto książeczka, mała. Wydana przez y, Dom Kultury nad Dolinką. Zostałam zaproszona najpierw do y, Klubu Poszukiwaczy Słowa, do Piaseczna, potem do y, Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie, i tak już zostało. Zaczęłam pisać zaczęłam wydawać nie tylko swoje książki, ale również inne książki. Osób, które się do mnie zgłaszały. Ja się nigdzie nie, nie reklamuję, to jest bardzo małe wydawnictwo y, i nie, nie wydaję wszystkich książek, tylko takie, które mnie w jakiś sposób zainteresują, czyli y, odpowiadają mojemu poczuciu y, estetyki, nie wiem. No, Budzą moją sympatię. takie książek też wydałam już sporo. Można sobie zajrzeć na Facebooka na stronę Printland. To są dwie książki, które zostały wydane przeze mnie, czyli przez moje wydawnictwo, ale sfinansowane przez Tadeusza Morawskiego, który jest takim pasjonatem palindromów. Później były książki. Poetyckie wydane przeze mnie, ponieważ tych wierszyków przybywało i trzeba było coś z, nim z nimi zrobić. A bardzo długo nie mogłam się zdecydować, żeby je wydać, bo nie czułam się na tyle mocna, żeby y, otworzyć się na czytelników, takich, którzy wezmą książkę do ręki. Makatka z Jeleniem to są takie śmieszne wierszyki, trochę zabawne, trochę niekoniecznie. Ale wszystkie są rymowane. Może przeczytam śmieszny, będzie bardziej zabawnie. O, taki wierszyk. Teraz mamy pandemię i choroby przed nami, podobno druga fala. Krycha z kosą. Chorubsko na mnie się zawzięło i przyczepiło jak rzepiaki. Z nosami leci w gardle melon, ale ma gorzki smak tabaki. Kicham co chwilę, kaszle, prycham, gorączka skacze jak szalona, a w nogach łóżka siedzi krycha, kostucha. po co tutaj ona? Przyszła już po mnie nieproszona ta swawolnica nieżyczliwa, patrzy i siedzi jak matrona, a no co robić, tak też bywa. Kosą zamachnie się i utnie, co trzeba uciąć w takich razach, a ja się śmieję bałamutnie. Ech, Krycha, ty się nie obrażaj, że cię to wiersza wierszokletka wsadziła, jakbyś żywa była. Wszystko się kończy, ziemia lekka niech będzie, jak już się zjawiłaś. Krycha ramieniem mnie otoczy. Pisz, chcę poczytać, masz czas jeszcze. A kosę miała? Nie, warkocze. Co nie wierzycie, to nie wierzcie. Następną książką, którą napisałam, to jest ta książka Świat obok nas. To jest książka, gdzie głównymi bohaterami są duchy. To nie jest tak, że ja o duchach lubię pisać. Te, ci, te duchy tam, tam są właściwie po to, żeby pokazać coś ważnego, bo są to. No, nie umiem, powiedzieć dokładnie dlaczego tak się dzieje, ale chcemy wierzyć w rzeczy takie trochę niematerialne. I ta książka pokazuje to, że nie wszystko od nas zależy, że czasami ten świat obok nas, na nas wpływa, a potem się budzimy i dziwimy się dlaczego coś się zdarzyło. I tak jest w tej książce, tam są, tam jest 12 opowiadań, które były pisane przez 10 lat. I potem zebrane w tej książce i wydane, ponieważ to były opowiadania pisane właśnie na portalu literackim. Jeszcze może o tych bajkach coś opowiem, ponieważ od bajek też się właśnie to był mój początek. Jak zaczęto mnie zapraszać do przedszkoli z tymi bajkami. Na spotkania z dziećmi. Zresztą do tej pory takie spotkania się odbywają. Teraz się nie odbywają ze względu na sytuację epidemiologiczną, ale być może jeszcze do tych spotkań wrócę, ponieważ uwielbiam spotkania z dziećmi. Dzieci są tak szczere i tak spontaniczne w rozmowie, nie ukrywają niczego, co myślą. Zadają pytania, bardzo czasami, na które trudno odpowiedzieć. I to są naprawdę fantastyczne spotkania. Życzę sobie, żeby jak najczęściej mnie zapraszano na takie spotkania z dziećmi.